Witam bardzo serdecznie, znajdujemy się oczywiście na czwartym New Real HC. Tutaj przyszło trochę graczy się przywitać z nami na spawnie. I proszę Państwa, przed odcinkiem kilka informacji chciałbym ważnych podać. Przed zaczęciem oceniania kuboidów. Proszę Państwa, dobra, tutaj się już przywitali. Ja wchodzę sobie do swojego domku. Proszę Państwa, służyłem taki domek. I tutaj w tym domku mam plan. Ostatnie 5 subskrypcji będziemy robić jakieś tablice z donatami i tak dalej. Ostatnie 5 subów, 5 ników będziemy tutaj pisali, wbijają mi do pokoju. I będą mogli tutaj ludzie zwiedzać. Ostatnie na przykład 5 subów tutaj, niki i tak dalej. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, no to zasubskrybuj. To może będziesz na tablicy z tego odcinka. Jak zasubskrybujesz, to pewnie na bank będziesz na tej tablicy. Możesz mnie zostawić łapkę w górę, ponieważ i napisać nick w komentarzu, to wylosujemy VIP-ka. Ale uwaga, proszę Państwa, kochani moi mili, na Instagramie, kto polubi i zaobserwuje mnie na ostatnim moim zdjęciu, polubi to zdjęcie i zaobserwuje, ma szansę wygrać VIP-a, przepraszam, pół staka kluczy. Losuję 10 razy pół staka kluczy na Instagramie. Więc możecie śmiało tutaj wziąć udział i wygrać po prostu kluczyki. Instagram będzie w pierwszej linijce opisu i daję wam teksturpaczka na 1000 łapeczek, ok? Taki super teksturpak, który mam, superowy jest ten teksturpaczek, myślę, że zaraz go zobaczycie. I jeszcze ostatnia informacja, dobra, ja stąd wychodzę, a wpuszczę to, ja wychodzę stąd. Proszę Państwa, kochani moi mili, dzisiaj o 18 odpalamy Nether, End, przepraszam, żeby było ciekawiej. Oczywiście graczy jest w ogóle multum, jest najwięcej chyba graczy z całego, jest poniedziałek, jest najwięcej graczy, ile było, chyba. End będzie wyglądał tak, że rozpicie się tutaj, tu macie powrót na spawna, tu nie ma w ogóle PvP, ale PvP zaczyna się odtąd i tu macie spawnery, endermanów, creeperów, wszystkiego, jakichś mobów trudnych, tu będziecie się o nie bić. Będziecie mogli też poszukać elytry i tak dalej, żeby mieć skrzydła, zacząć będzie miał pierwsze skrzydła na edycji. Ja tutaj wracam, tu ludzie se wchodzą, wychodzą. Dobra, no więc tak, może zacznijmy oceniać jakieś kuboidy i oczywiście wróżba przed odcinkiem, proszę Państwa. Czy będą dobre kuboidy dzisiaj, proszę Państwa, kochani moi mili? Widzicie, nawet teraz zakładam gildię, więc jeżeli nie zacząłeś jeszcze grać, to możesz śmiało z ekipą zacząć i temy na gildie są banalne. Oj, coś przeżędzie się. Oj. 5-2, czyli dzisiaj ostro będzie, tak jak ostrość, nie? Dobra, to ja zacznę może GATPXYZ. Lecimy, gamy, mody 3. Proszę Państwa, proszę Państwa, kochani, moi mili. Co tu mamy? Gamy, mody, dobra. Tu jest jakieś obrada, oni chyba wiedzą, że tu jestem. Chyba wiedzą, że oceniany kuboid jest. Dobra, to może się pokażemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Is KMRQBixon1. Dobra. Może rozdamy im trochę. Myk, 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 podzielcie się. A ja oceniam wasz kuboid. Dzień dobry. Widzicie, ile z graczy. Jest multum graczy. Edycja będzie naprawdę długo trwała. Jeżeli chcecie kupić kluczyki, takie jak tak, to możecie na stronie kupić. 6-3 albo Bacon może dropnąć i wspierać się serwerek. Żeby na samej edycji było jeszcze więcej slotów. Proszę Państwa. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Dobra, game 3. O, przeleciałem. Co oni tu mają? No nic ciekawego. Jakieś tutaj enchant table. No nic ciekawego, powiem tak, nic ciekawego, ale szanuję za górę, ale tu, no powiem tak, coś tu mają, ale mogło to by ładnie wyglądać, chociaż mają bacon oczywiście, co tu nie ma bejca, tu nie ma bejca, no ta nie ma, dobra, GATP, może, o, tepniemy się jak co odcinek do Pyth, bo chcę wam pokazać, jak, bo oni skończyli zamek, jest naprawdę epicki ten zamek, podoba mi się strasznie, tak wygląda ten zameczek. Bardzo ładnie, mają dwa bacony aż. I tu jest chyba nawet jakieś klepka. Jak widzicie, edycja trwa najlepsze. GATP Prot, bo się bardzo prosili. GATP Prot. Dobra, lecimy. O, dobra, to budują też zamek, jak widzicie. O, ktoś zasubskrybował właśnie kanał. Może prawdopodobnie właśnie ty, jak teraz zasubskrybujesz kanał, będziesz na tablicy. Dobra.
Będzie chyba ładny ten zamek, jeżeli go dokończą. Mam nadzieję, proto, że się postaracie, a my pokażemy wasz design. Design sztosik. Sztosik, designik. Fajny, fajny. Nie, gdzie wy tu kopiecie. O, patrz jaki w pokój. No patrzcie, ile tu z tych elementów różnych. Bardzo ładnie budują. No, no, fajnego mają budowniczego w takim razie. Ja to bym nie umiał. No zobaczcie, tak kuźne, naprawdę, ci ludzie mają łeb do tego. Oceny 0,00, dobra. A, napisali to mi na odcinku ocenie. Nie ma problemu. Źle w karnie, ale pytanie, jest tu co oceniać? No coś tutaj jest, ale jeszcze słabo. Mam nadzieję, że się poprawicie. Dobra, GATP może GATP Haza. Sprawdźmy to, GATP Haza. Dobra, o co tu się... Oni w górze mają taką gildię. No i na dole też jakiś tam designek jest. Oczywiście piszcie niki i w komentarzu gildię, bo ja z tych komentarzy też oceniam gildię później na następnym odcinku. Dobra, ty się do solo, GATP solo. O, tu też jest zbudowany zamek. Okej. Budowany jest, to znaczy, co? O, fajne zejście, podoba mi się. A design na dole taki sobie, GATP teraz może, a może napiszemy na czasie, jaka gildia chce być oceniona. I GATP od razu zgon, widzę dużo osób tutaj pisze, dobra, GATP zgon. Okej, okay, zgony wyrównane, fajny teren. Fosy chyba dopiero zaczynają. O, i design jaki tak jest. Okej. Fajnie. Jest okej. GDGS, dobra. GDGS. O. Nie sądzę, żeby tu było coś ciekawego, ale też jako taki design jest. Budujcie bardziej ciekawe rzeczy na górze. Bo to pierwszy widok od razu jaki jest, nie? To góra. Najważniejsze. Ale jeszcze macie dużo czasu, dopiero czwarty dzień edycji, a serwer jest naprawdę pełen. Do jakiej tu jeszcze się mogę gildii tepnąć? Proszę państwa, GATP Lump, widzę, pisze. Lump. Chyba też nic ciekawego. Dobra, oni dopiero zaczynają. Dobra. Do jakiej tutaj jeszcze gildie pisały? Krywle, GATP, Krywle. Dobra. Okej, tu też zaczynają. Tu dopiero Alfa Centauri przez 2L chyba. Dobra, i tepnijmy się powiedzmy do ostatniej gildii, może do Milk. GATP, Milk. Dobra, Foska z jednej strony jest, kopią Foskę prawidłowo. Design. Słabo, szkoda, że to jest Bedrock. Ale nie wiem co tutaj robią. Wszyscy bez setów. No dobra. Dobra. No to w sumie oceniliśmy dużo gildii. Przypominam wam, że dzisiaj 18 jest włączony Nether. Edycja trwa naprawdę najlepszy. I w sumie to na tyle. I żegnam was, trzymajcie się, cześć.